Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Dzisiaj jesteśmy, można by powiedzieć, w kościele od kuchni, bo to jest bardzo ważne miejsce. Większość z Państwa nie zagląda tutaj. Jesteśmy zawsze świadkami już ceremonii, tej liturgii, którą widzimy, albo raczej w której wspólnie uczestniczymy. Ale żeby to wszystko mogło dobrze wyglądać, mogło wszystko właściwie zafunkcjonować, to trzeba całą liturgię przygotować. Ze mną dzisiaj Piotr i Maciej, młodzieńcy, którzy w kościele katedralnym mają swoje funkcje, ale też mają swoje umiejętności i zdolności. I dzisiaj z Wami chciałbym porozmawiać właśnie o liturgii od kuchni. To, co trzeba przygotować, dlaczego trzeba przygotować, dlaczego w danym okresie właśnie tak to ma wyglądać, spróbujemy tutaj dzisiaj telewidzom wytłumaczyć. Piotrze, do liturgii jest potrzebny liturg, czyli ten konkretny kapłan, diakon, tam są potrzebni ministranci, lektorzy. Czym się to różni? Ministrant, lektora? Jakbyś nam to króciutko umiał powiedzieć? Ministrant to ten najmłodszy, który posługuje kapłanowi przy ołtarzu. Lektor to ten, który czyta. Wyróżniamy również kantora, który śpiewa psalmy. I później już pniemy wyżej się w drabinie. Więc mamy diakona, szafarza komunii nadzwyczajnej, i kapłana. Oczywiście, to są te, można by tak powiedzieć, rzeczywiście poszczególne stopnie funkcji, bo urząd jest jeden, jest ten właśnie kapłański. Wy też jako lektorzy, czy nawet jako wcześniej ministranci, mieliście udział w kapłaństwie, bo kapłaństwo jest powszechne. Wspomniałeś o tym najmniejszym. Macieju, ty jesteś nieco młodszy od Piotra. Pamiętasz jeszcze bardzo dobrze, chociaż myślę, że Piotr też pamięta swoje czasy ministranckie, czyli tego małego, który się ubierał na kolorowo. Maciej, może pokaż nam tutaj to, co mamy ze stroju ministranckiego. I spróbujemy właśnie to wszystko jakoś przybliżyć. Widzimy, że już mamy kolory. Piotr, może co to w ogóle znaczy? Dlaczego zieleń? Dlaczego czerwień? Tam jeszcze za tobą jest fiolet. Jak to wszystko tłumaczyć? To są kolory okresów liturgicznych, jakie mamy w kościele. Zieleń? Okres zwykły. Czerwień? On jest ubierany, gdy ksiądz zakłada szaty koloru złotego lub białego. Oczywiście też, jeżeli jest kolor czerwony stosowany w liturgii, to również i fasujący. Oczywiście też. I mamy kolor fioletowy. On będzie też w takich dwóch mocnych okresach liturgii. Jest to Adwent i Wielki Post. Jest również stosowany na mszach pogrzebowych. Pokutnych, tych żałobnych. Zgadza się. I to są właściwie ministranckie te trzy podstawowe kolory. Ale coś nam tutaj jeszcze białego się pokazało. Ja może Macieju pomogę. Spróbujemy to zdjąć i spróbujemy za chwilkę ponazywać to wszystko. Tutaj właśnie były jakieś takie elementy. Piotr, spróbuj nam to jeszcze może też nazwać, przybliżyć. Kołnierz. To jest kołnierz ministrancki, bo trzeba zaznaczyć, że kandydaci do ministrantów tego kołnierza nie noszą. Jest to właśnie odróżnienie też w tych właśnie posługach przy ołtarzu. Czyli jeszcze mamy mniejszych od mniejszych. Czyli to są ci kandydaci, którzy są wtedy w podobnym stroju, czyli mają ten biały właśnie strój, takiego? To jest komża. I tutaj pod spodem, pod komżą, to właśnie, mimo tego, że chłopcy noszą spodnie, to jeszcze jest spódnica. Właśnie, to jest spódnica. I ona wtedy odpowiada też kolorowi tutaj liturgicznemu. W danym dniu. Tak. Czyli takiego ministranta, patrząc od dołu, mielibyśmy właśnie w tej spódnicy, mielibyśmy później komżę, i na górę ubralibyśmy mu właśnie kołnierz już poszczególnego tutaj okresu liturgicznego
koloru. Spróbujmy może też jeszcze powiedzieć o symbolice, bo już wiemy, że te kolory wiążą się z okresami liturgicznymi, ale one też coś w danym okresie liturgicznym symbolizują. Macieju. Zielony kolor zawsze kojarzy nam się z czymś radosnym i z czymś przyjemnym, dlatego symbolizuje nadzieję. Kolor czerwony symbolizuje męczeństwo, ale również miłość. Fioletowy to jest symbol pokuty, szczególnie używany podczas Wielkiego Postu i Adwentu. No i teraz jeszcze mamy, bo podobnie będzie właśnie z tą spódnicą, ale jednak mamy jeszcze coś białego, bardzo, bardzo ważnego i w różnych regionach Polski, no przede wszystkim właśnie ten biały kolor tutaj jest wyróżniany, komża. A co, dlaczego biały? Ponieważ symbolizuje czystość. Tak, do liturgii, na spotkanie z Bogiem. Sam program Bliżej Boga, no to nam właśnie uświadamia. Ministranci są bardzo blisko Boga, bardzo blisko tej tajemnicy. Oni właśnie są tutaj ubierani w komże, żeby uświadomić sobie tą godność, którą noszą sobie właśnie bliskości Boga. Piotrze, jeszcze jest alba i to już noszą właśnie starsi ministranci, czyli lektorzy. I kantorzy. Jest to strój dla ministrantów starszych i oprócz tej alby, którą nakładają na siebie, mają do przepasania ciała cingulum. Maciej, czy może tutaj możemy telewizją powiedzieć, dlaczego właśnie jest ten pasek, dlaczego jest cingulum? Skąd się to wzięło? To jest teraz może trudne tutaj, bo bardzo często używamy, a taki moment Ewangelii tam też właśnie był, kojarzymy. On się z świętym Piotrem kojarzył. Piotr miał wtedy taką niezbyt chęć służenia Panu Jezusowi i jednak tam wtedy usłyszał... Pan Jezus kazał mu przepasać swoje biodra i iść za nim. Tak. To jest po prostu ten moment jakby wyrażenia tej ostatecznej posługi. My wtedy jesteśmy gotowi. Mówimy czasem zakasać rękawy, a tutaj przepasać się. Jestem gotów do liturgii. I to rzeczywiście ma nam symbolizować. Mamy już ubranych ministrantów, lektorów i teraz spróbujemy ubrać do liturgii kapłana. Maciej otworzył nam szafę. Oczywiście to jest ta najmniejsza szafa w katedralnej zakrystii, bo no tutaj liturgia czasem jest bardzo liczna. Ubieramy nawet ponad 100 kapłanów i wszyscy w jednakowe ornaty są ubrani. Tu mamy akurat tą małą szafę w zakrystii biskupiej. Piotrze, kapłan co ubiera do liturgii? No to zaczynamy od alby, tak podobnie jak lektor. Przepasuje się cingulum, zakłada stułę i ornat. Stułę i ornat. Macieju, może któryś ornat, obojętnie, który... O, ten... Maciej, co to właśnie... O, już dobrze jest. Piotrze, mamy tutaj taki, no nadzwyczajny byśmy powiedzieli ornat. Dlaczego? Tak, koloru złotego. Kolor złoty zastępuje wszystkie inne. No właśnie, bo u ministrantów mieliśmy zielony, mieliśmy czerwony, mieliśmy fioletowy i tu nagle pojawia się złoty. Tak, jest on w zastępstwie za wszystkie inne. Oczywiście różnorodność barw pozwala na to, że złoty jednak jest w tych dostojniejszych liturgiach używany, ale oczywiście jednak zastępuje wszystkie. Może też jeszcze pokażmy, bo pod ornatem stuły nie widać. To jest ten moment nakładania stuły, budzenia świadomości u kapłana, że on rozpoczyna tą właśnie funkcję władzy przekazanej przez Chrystusa. Kapłan z czcią zawsze stułę całuje i nakłada właśnie tak, żeby ona zwisała, oczywiście pod spodem, pod ornatem, powiedzieliśmy alba. I adekwatnie do tego, co powiedzieliśmy o stroju ministranta, będziemy mieli też te wszystkie kolory właśnie, które z tym są związane już, jeśli chodzi o okresy liturgiczne. Ale mamy w liturgii jeszcze kogoś. Jest jeszcze diakon. Dobrze. Macieju, gdybyś nam tutaj pokazał i spróbujemy telewizją przybliżyć strój diakona. Czym on się różni?
Piotrze, co tutaj mamy? Mamy dalmatykę. Jest tak. To szata wierzchnia diakona. Jest oczywiście inaczej skrojona niż ornat. Czyli taki inny ornat. Tak. Tak. No i jest też... Stuła. No właśnie. No właśnie. I tutaj teraz jakbyśmy, tak jak kapłan ją ubrali, to byśmy trochę dziwnie wyglądali, bo kapłan ubiera inaczej stułę, a stułę też inaczej ubiera diakon. Kapłan też jest, każdy kapłan jest diakonem, więc rzeczywiście można by to zrobić, bo tak właśnie ubiera diakon stułę. Troszeczkę inaczej jak kapłan, bo to jest ten pierwszy stopień kapłaństwa. No czyli liturgię mamy właściwie przygotowaną, jakby to ludowo powiedzieć, msza może ruszać. I to są takie, byśmy powiedzieli, no normalne msze święte. Oczywiście każda msza jest uroczysta, każda jest taka sama. Ale czasem w ogłoszeniach parafialnych pojawia się określenie msza święta pontyfikalna. I co się wtedy dzieje? To msza pod przewodnictwem księdza biskupa, zazwyczaj ordynariusza, aczkolwiek nawet w większej liczbie biskupów jest sprawowana w katedrze. Oczywiście, bo to już no, pontyfikalna, czyli właśnie pontifex, kapłan najwyższy, mówimy właśnie tak pospolicie. I stąd się to wzięło. No to co, spróbujemy też jeszcze ubrać księdza biskupa i przygotować znowu jakby dodatkowe elementy, które w liturgii są używane. Msza święta pontyfikalna. Trzeba ją przygotować. Troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. Na pewno bardziej rozbudowane. Często pojawia się też jakaś ściąga dla ceremoniarza, pojawia się ściąga dla siostry zakrystianki, pojawia się ściąga dla wszystkich, którzy w tej liturgii będą brali udział. Fajnie, że mamy ceremoniarza diecezjalnego, księdza Krzysztofa, który nam zawsze też przypomni niektóre rzeczy i później też dba o to, żeby wszystko jak najlepiej było. No to, żeby się odbyła msza święta pontyfikalna, oczywiście jest potrzebny ksiądz biskup, ale my też chcemy go uroczyście ubrać. Macieju, spróbuj przygotować rzecz, a Piotr nam powie, co Maciej tutaj robi. Maciej skręca teraz pastorał, to tak potocznie zwana ta laska, której używa ksiądz biskup. Pastorał jest, a raczej symbolizuje pasterstwo księdza biskupa w jego kościele lokalnym, w diecezji. Tak, on jest tutaj tym właśnie pierwszym pasterzem, który tej społeczności przewodzi. Tu akurat no, dla takiego porządku, no tak się to wszystko układa, bo on by też mógł być na stałe, ten pastorał, i absolutnie, no ale żeby go przewozić do innych parafii, to wtedy właśnie musimy go przygotować. Mamy rzecz jedną, pięknie przygotowaną, no i druga jeszcze, bo biskup oprócz tego, że trzyma w ręce właśnie laskę pasterską, czyli pastorał, to jeszcze ma mitrę. Macieju, spróbuj nam też przygotować, otworzyć, no i spróbujmy też może coś powiedzieć. Jeszcze Piotr tutaj, może dopowiedzmy też telewidzom, no bo znowu mamy kolor. Jak to wygląda? Tu mamy dwa właściwie tylko rozróżnienia. Tak, tak, tak. Mitra biskupia, jak i papieska jest zawsze kolor białego. Tak. Jej symbolika zazwyczaj jest po prostu zdobieniem znajdującym się na mitrze. Tutaj mamy mitrę akurat kompletową do ornatów używanych w katedrze. Wcześniej żeśmy chyba pokazali tak, właśnie tą dalmatykę i to właśnie, żeby no wszystko było pięknie, uroczyste, to wszystko już też wygląda właśnie w ten sposób. Ale są też mitry bez zdobienia. Proste, białe, tak. Bez żadnych zdobień. Są one używane na mszach pokutnych, gdzie zdobnictwo raczej jest niewskazane. Nie przemawia do tego okazja, by używać mitry, która wyrażałaby swoją symboliką więcej niż pokutę. I wtedy też, może dopowiedzmy jeszcze tutaj telewidzom, często się też zdarza, że biskup
nie używa... I swoich insygniów. Tak, nie używa właśnie wtedy pastorału, bo to, no, to ma coś symbolizować bardziej takiego właśnie prostego, pokutnego, żeby tutaj podkreślić również zewnętrznie. W ogóle liturgia ma to do siebie, że ona przemawia. Ja pamiętam swojego profesora, który zawsze mówił, to musi być dla oka i dla ucha. I więc tam musi rzeczywiście wszystko wybrzmieć, ale tam też patrząc na to, wiemy dlaczego i to wszystko od razu no, okiem przyciąga, żeby tutaj się wytłumaczyło. Ksiądz Krzysztof, jak nam przygotował, to jeszcze trzeba będzie wszystko prześledzić, trzeba będzie rzeczywiście wszystko jeszcze raz przeanalizować, no i później już księdza biskupa do liturgii przygotować, no i żeby nasi wierni w tej liturgii mogli pięknie i dobrze uczestniczyć. Msza znowu mogłaby pójść. Macieju, pamiętasz jeszcze swoje czasy młodsze, kiedy właśnie ministrant no, rwał się do tego, żeby tą swoją funkcję spełnić, a to przede wszystkim były dzwonki. Po co te dzwonki w liturgii? Dzwonki służą, aby dawać znak ludziom, kiedy mają zmienić swoją postawę, kiedy mają uklęknąć, kiedy mają wstać. No i oprócz dzwonków używamy też jeszcze gongu, który symbolizuje powagę sytuacji, jaką jest przeistoczenie. No i tam jeszcze właściwie w tej liturgii jedną rzecz trzeba by wtrącić, bo jeszcze raz w roku pojawia się inny element, oprócz dzwonku i oprócz właśnie albo zamiast gongu. Tak. Dzwonki i gongi chowamy wtedy do szafy i podczas od Wielkiego Czwartku do Paschy w Wielką Sobotę używamy kołatek, które nadają takiej wyjątkowości tym misteriom przeżywanym podczas Triduum Paschalnego i swoistego klimatu. Oprócz tego ministranci używają do liturgii krzyża, akolitek i między innymi kadzidła. Właśnie, procesja idzie do ołtarza bardzo uroczyście. Procesji towarzyszy krzyż, akolitki, kadzidło. No właśnie, spróbujmy tutaj może, bo krzyż wiemy, on zawsze procesyjnie towarzyszy każdemu takiemu, byśmy powiedzieli, liturgicznemu pochodowi. On prowadzi, krzyż nas zawsze prowadzi. Ale dlaczego akolitki? Gdzie one się tam właśnie... Co to są w ogóle te akolitki? Powiedzmy może, bo to trzeba by tutaj telewidzom właśnie przybliżyć. Akolitki to świece, które oświetlają drogę podczas procesji i też w tych dniach takich jak Wigilia Paschalna i Pasterka oświetlają nam drogę, kiedy w kościele jest ciemno. Oczywiście, bo one towarzyszą krzyżowi i one idą na przodzie. Tak jak kiedyś ktoś niósł lampę, oświetlał tą drogę, tak tutaj to właśnie akolitki mają spełnić. No i jest kadzidło. Kadzidło zazwyczaj przewodzi też tą procesją. Zawsze do kadzidła idzie dwóch ministrantów. Idzie ministrant z kadzidłem i ministrant z łódką, w której znajduje się mirra do zasypania kadzidła. No tam jeszcze trzeba by teraz tą całą tajemnicę zdradzić, no żeby się tam dymiło, to tam coś trzeba przygotować właśnie w tym kadzidle. Macieju, co tam trzeba zrobić? To w zakrystii zawsze ministranci przygotowują węgielek, rozpalamy go i potem dopiero zostaje zasypywany przez kapłana mirrą. No i to już właśnie no dymi. Dlaczego ten dym? Spróbujmy tutaj może też powiedzieć, w Starym Testamencie dym co symbolizował, no oczywiście dzisiaj on też to symbolizuje, dlatego w liturgii jest tak często używany. On wznosi się ku niebiosom, ku Bogu i jest takim wyrazem dziękczynienia, czy też ofiary złożonej Stwórcy. Oczywiście, bo to zawsze dym, który się tam gdzieś w górę unosił, no on to uświadamiał, że to do Boga gdzieś ta modlitwa i w ogóle ta ofiara no jest tutaj wznoszona. Państwu bardzo dziękujemy za ten wspólny czas, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. No wszystko znowu po to, byśmy lepiej przeżywali, byśmy lepiej rozumieli. Tak jak to tam było przed chwilką też powiedziane.
To ma być dla ucha i dla oka. By w sercu, by w naszych myślach wszystko było jak najgodniej na chwałę Boga i pożytek ludzi przeżywane. Bardzo Państwu dziękuję. Macieju dziękuję, Piotrze dziękuję.